sobie tam wyłazi z podziemi, Warszawa Śródmieście. Ile tego wyłazi, prawda? Czyli, że jakby na noc, na wieczór przyjechali ze Świdra, z Otwocka, z Mińska Mazowieckiego i z tych wszystkich mniejszych, pomniejszych miejscowości spod Warszawy. Państwo zobaczą, ile najechało, prawda, do Warszawy osób. Także, proszę Państwa, Warszawa, system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, no choćby z tego powodu, że system rechodówski, że w potopie zginęli wszyscy, drwili z Noego, szemrali przeciwko Jezusowi, zabili Jezusa Jahwe, wyrzucili z Biblii, do śmietnika Biblię w ogóle wyrzucili. Warszawa, Warszawa. Jezus mówił, bo tutaj oni w kierunku do Rzymu mają, prawda, system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Jezus powiedział w ogóle o Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie byli posłani. Jak kokosz chciałem zgromadzić ciebie, lecz nie dałeś się. Jeruzalem, Jeruzalem, jak kokosz chciałem ciebie zgromadzić, nie dałeś się. Dlatego dom wam wasz, wasz dom pusty zostanie. Także proszę Państwa, strasznie w tej żebracznicy wielkiej na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, żebraków coraz więcej, dużo. Od dwóch rechodubskich wzwyż, od dwóch. Tam stoją przy bankomacie, tu stoją przy bankomacie. Tam stoją na czacie, wszędzie pełno, wszędzie tego wszystkiego pełno. A z Warszawa Śródmieście spod ziemi w dalszym ciągu bardzo dużo wychodzi, bardzo dużo. Już nie mówiąc, że tutaj u siebie się ma samych swoich żebrzących, proszących, czy Bożego Miłosierdzia u świętej Anny, żebrzących Bożego Miłosierdzia, zmiłowania się u świętej Anny. Pod kolumną Zygmunta, a nad trasą WZ Starówka w Warszawie. No jak to? Mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary bałwanom od czasów Manasesa i potem przychodzicie, stajecie w moim domu, mówicie, jesteśmy zbawieni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców jest w oczach moich ten dom? Oto ja to wszystko widzę, mówi Jehowa Zastępów. Proszę Państwa, od roku 70, co chciałam powiedzieć, od roku 70 naszej ery, jak system żydowski upadł, a teraz całkowicie przegrał z moherowymi, no to tej świątyni to już dawno nie ma. Salomona, ona dwa razy podpadła. Potem już jak odbudowali, gdy z Babilonu wrócili, to nie było nawet tego obłoku obecności Jahwe. Także to co dzisiaj, to nie jest. Tamtych świątyń, proszę Państwa, było więcej, kapłanów, baranów było więcej. A tu trzeba było się trzymać, czystość zachować w tej jednej świątyni. Taka jest Warszawa moherowa. Warszawa, system moherowy, piec kaflowy. Nie ma świadków Jehowy. No i te, proszę Państwa, lochy. One mają antenki. Nakierowane antenki mają na co? Na Rzym. Na Rzym. Na tyłkach mają pasy. No i strasznie żebrzą. Tych żebraków jest w Warszawie coraz więcej. Od dwóch, proszę Państwa, wzwyż. Od dwóch wzwyż. Skończyły się czasy, że gdzieś tam jakiś jeden był wyskok z kościoła. Teraz całe systemy, chmary żebraków wyskakują spod stadionu dziesięciolecia, proszę Państwa, w Warszawie. I już zapraszamy. Warszawa, system moherowy, piec kaflowy. No, także wiecie Państwo, po dwóch żebraków, od dwóch żebraków wzwyż.